Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z gry Papa z Pastaria. Już jest 6 rank nabity po poprzednim dniu. Dzisiaj będzie poniedziałek. Tutaj jeszcze sobie wyklikam, żeby mi się nic nie świeciło. Myślę, że mu przyrta zmienię. Niech będzie pomarańczowy. I wszystko zostaje na miejscu. W sklepie coś mogę sobie kupić, no to zaraz wydamy kasę. Łyżkę kupić, czy łyżkę, czy przyspieszacz? Niech będzie jakiś przyspieszacz na stanowiska garnka. No, do makaronów. Parę dni będziemy oglądać. Tutaj sobie wyklikam 100 pieniążków i kolejne coś mogę sobie kupić jeszcze. Lampkę lub pozbierać na drugie stanowisko. A chyba wezmę sobie. Niech będzie druga łyżka. Ok, to idziemy do poniedziałku. Mamy nowy okres, chyba tak mogę to nazwać w tej grze. Celebrating. Jeszcze Rico przyszedł ze swoją puszką chili, którą rzucał w Papa Louis 2. O. To jest ten znak rozpoznawczy, jak widać, tego okresu. Bo klient przyszedł jak nazwać tą rzecz? Niby kupiłem drugą łyżkę, jest jedna. Juta. Ktoś do niej z zamówieniem przyszedł. Alan. Sobie tylko sprawdzałem, czy mikrofon działa, jest włączony. No to możemy sobie robić kolejne makarony. Bo łyżka jest szybsza. Dobra. Już wiem, o co chodzi z tamtym ulepszeniem łyżki. Sasza, co tam? Dawno cię nie widziałem. Byłeś tylko dwa razy. A już mamy 9 dzień. Ale jak nie u ciebie, to u innych sobie gwiazdeczki nabiłem. Tutaj tylko jeszcze dzwoneczki to włączam. Gwiazdeczka chyba lekko wychodzi poza kreseczkę. Szybko. Jeszcze nie przyszedł. Okej. Tutaj. Ponieważ nic mi jeszcze nie dzwoni, a zaraz będzie. Okej, łyżeczka. No to sobie zrobię już tutaj jedno z makarony. Tutaj pieczareczki. Raz, dwa, trzy, cztery. To wyciągniemy, za chwilę będzie drugie wyciągane. Tutaj chlebek. Nie, przyspieszać będę później. Ale nie mam potrzeby przyspieszać. Okej. Pójdę po zamówienie. Robi przyszedł. Później. Obleję sosem. Najpierw wyciągnę. Obleję sosem. Ale jeszcze tutaj gniazdeczko. Właśnie. Obleję sosem. Wydam. Bo
bez chleba nie idzie wydać, więc jak nie dasz chleba, nie wydasz zamówienia. Okej, Eriko, pierwsze twoje zamówienie, co powiesz? Zadowolony. Jest okej. Skoro Eriko jest zadowolony, no to możemy lecieć z przygotowaniem dla Alana. Ale najpierw trzeba chlebek. No właśnie. Teraz tutaj serek. Tutaj jeszcze jedna kulka na środeczek. Tutaj zrobię kolejny sosik. Tutaj jeszcze ten serek, taki bardziej mniej pokrojony. Zaraz chwilę tych dwóch klientów obsłużę. Przyszedł Utah z zamówieniem od Taylora i ten klient, który jeszcze nie mam, u którego jeszcze gwiazdeczki nie mam, bo ostatnio mu nie dałem tego serka. Więc teraz spróbuję tego nie popełnić błędu. Zacznijmy od przygotowania dla Deon, chyba się nazywa. Za chwilę zobaczę, jak ten klient ma na imię. Deano. Deano. Deano to jest. To jest Deano. Jak to jest Deano, to może być Deano. Tutaj jeszcze na piąte muszelki. Wszystko fajnie, ale ja nie potrzebuję przyspieszać. Jeszcze, bo to szybko leci. Tutaj dla Alana już wydam. Ale przynajmniej zadowolony. 77% zaczeka nie dał. Next. Playback. Tutaj. No i co ja mam teraz zrobić? No i kiedy nabrałem sos, to teraz muszę z łyżeczką. Już szybciej musi to lecieć, bo wolno leci. A później nie nadążę. Trzecie zamówienie. Jeszcze nic się nie zagotowało, więc mogę sobie wydawać. Sasza. Zadowolona. Dobrze. Właśnie teraz mogę makarony jedne wydać. Żeby już nie wchodzić tutaj, to... Właśnie. Teraz tylko makaronów nie wysypać. O. Okej. Później wydam. Albo nie, najpierw chlebek. I teraz zaczniemy robić. Teraz nie zapomnieć o serku. I pieczarek 5. Jeszcze jedna na środeczek. Tutaj na czwarte zamówienie wydać. Robi. Tylko za order nie dał 100%. Dobrze wyszło. Za chwilę wydam, tylko tutaj najpierw obleję sosem. Nawet jak wyleci za talerz, to chyba sobie jakoś tam wymiesza. Pieczareczki. Świetnie. Muszę chleb wyrzucić. Już.
to zamówienie. Czy stracę na czasie, czy nie? Nie straciłem na czasie. Dobrze wyszło, bilecik mi dał. Ten klient albo poprzedni, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Teraz jeszcze tylko ten toast. I Taylor powinien się ucieszyć. Dokładnie. Trochę z sensu mu wyleciało z talerza, ale w rzeczywistości by sobie klient wymieszał. A w grze już nie. Czy będzie rank 7? Nie, nie ma rank 7. 90 zabrakło. Ale będzie show. Co to za show? Home run. O, baseball. Home run. Za pierwszym razem. No i czepeczka. Z kokosem na górze. Więc nie dekoracja, bo nic nie zdobyłem. Tutaj, żeby mi się nic nie świeciło. Albo założę mu tą czapkę z kokosem. I do sklepu jest co kupić. Nie ma nic, nie ma nic do kupienia. No dobrze. Wchodzimy do wtorek, 10 dzień. Iwaj. I Celentani. Nowe makarony. Deano. Wozi klientów po wodzie. Pływa sobie z nimi. Iwaj tutaj mi zamówienie daje. Więc je realizuję. Albo lepiej zrobię na przyspieszaczu. Skoro jeszcze żaden klient nie przyjdzie, mogę sobie przyspieszyć. Ok. Przyszła Jutta. Ktoś do niej z zamówieniem przyszedł. Shannon. To jest chyba dziewczyna. Albo chłopak. Ciężko rozpoznać, bo ma długie włosy i wygląda trochę chłopięco. Szybka łyżeczka. Tutaj przyspieszymy. Może przed przyjściem kolejnego klienta uda się to wyciągnąć. Przyszedł Rico. Nie to. To. Tutaj zaczniemy robić. Serkiem wsypiemy do końca. I 5 pieczareczek. Coś jeszcze tutaj jest do... nie ma nic. Okej. Wszystko jest, to mogę tutaj chlebek nakładać. Tu nikt nie przyszedł. A przed chwilą nie było. Już. Musiałem odnaleźć się, co mam robić. Opę. Dawno cię nie było. Muszelki chcesz? Dobrze. To. Coś tu jeszcze jest do opanowania? Nie. Może jedynie włączenie budzika. I mogę tutaj pierwsze zamówienie już wydać. Prawie perfekt. Prawie. Procencik kamieni dala zabudowę. Tutaj. Jak już tu jestem, to wymieszam. I drugie zamówienie realizuję. Nie zwracajcie uwagi na to, co się na ekranie pojawia.
Myślałem, że nie mogę zmienić sosu, ale jak widać mogę. Tutaj chlebek i wyciągam makarony. Kolejne makarony, bo tam chlebek się jeszcze nie zrobił. Sosem oblane, cztery pieczareczki będą zaraz położone. Widzę, że się trochę mi tutaj osunęła. Robimy to szybciej, szybciej. Nie ma czasu, szybko, 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 szybko. Drugie zamówienie idzie. O, Shannon. Ty jesteś dziewczyna czy chłopak? Męsko jest ubrany, więc chyba... dobra. Chlebek. Muszelki mogę tutaj już oblać sosem. Słabo oblany sosem, ale tutaj już wyciągnę. I przyszła kahuna. Przyszedł kahuna. Nie te makarony, te. A mogę to, nie to, tu wyciągnąć. I mogę tutaj powydawać. Trzecie zamówienie to jest. Ryjko, co powiesz? Nawet nie widać, że czekał. 85% dał. Ale kto by się tym przejmował? Coś mogę tutaj zrobić? Mogę przyspieszyć, żeby wymieszać te makarony. To jest to zamówienie. Hopę, co powiesz? Zadowolony. Bardzo dobrze. 2,88 dolców. Dobra. Tutaj pomidorowy sosik. Później jeszcze serek. Chyba... jaki to jest serek, to tego jeszcze nie widzę tu nigdzie nazwy tego sera. Trochę mało sosu, ale chyba mi tam... problemu za to nie będzie robić. Nie ten chlebek, ten. Tutaj szybko oblejemy sosem. Serkiem. Dla mnie to jest sól, ale na obrazku widać ser. Szybko, szybko. Marty. Werdykt. Dobrze. I teraz jeszcze dla kahuny. Chlebek. Wydajemy. Prawie perfekt. Aż mu okulary spadły. Osunęły mu się te okulary. Tak się taki był zadowolony. Teraz już musi być rang i zobaczymy do... ile brakuje do następnego. Ile? 709. Ok. Jakiś show sobie zrobię. Slider escape. Ok, teraz tak. Dojść do gwiazdeczki. Trzeba trochę... poodbijać się w tę stronę. Okej. Zróbmy jeszcze jedno. O, krakersik jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Na krakers, na ścianę, na ścianę, na krakers, na gwiazdeczkę. Dobra, zrobię jeszcze jeden.
O, tutaj trzeba dolecieć. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Wciąż źle. Nie. Dobrze idzie. Tak trzeba. Bomber jacket zdobyłem. I zobaczymy, czy mu będzie pasować. Jeszcze zimy nie ma, to mi trochę na zimą kurtkę wygląda, więc zostawię przy tej. Może mieć torbę. Tobie też trochę cię przebierzemy. Torbę. Może być ta koszulka. Jacket. Ten jacket ci pasuje. Dekoracje jeszcze tutaj, stolik z sosami zdobyłem, więc trzeba gdzieś go postawić. Czy jest co kupować? Nie mam kasy. A kupowanie dekoracji będzie później. Najpierw trzeba o do kuchni rzeczy pokupować. O, Jack Smith. Reklama Jack Smitha znowu. Nowa klientka Peggy. I papryczka chili. Papryczka chili do makaronów. Jeśli jakiś... Aha, czyli jak będę miał jakieś ubranie, które będzie pasować do Karen Holiday. Nie, to chyba chodzi o to, że jak będzie jakieś ubranie dopasowane do... w tej grze jest to nazwane wakacjami. To będzie jakiś dodatkowy bilet chyba. Więc może go przebiorę. Na tyle, żeby był... F. Literka F to jest. Mam coś pod literkę F? Nie ma nic pod literką F. Tylko klikając zdobyłem to. Jest coś pod literkę F, to zostawimy to. Tu jest coś pod literkę F. Jest, dobra. Przebierzemy go tak. Tu jest pod literkę F coś. Nie ma nic pod literkę F. No dobrze. To wracamy do dnia. Trochę mi zleciało na tłumaczeniu tamtego na początku. Rico przyszedł do stolika tym razem. Te makarony. To jest już trzeci dzień w tym odcinku. Myślę, że jak będzie czwarty, to będzie ostatni. Czyli ten i następny. I ten następny będzie już ostatni. Alan przyszedł. Tutaj trafiłem, dobrze. Może być tam to stanowisko. Perfekcyjne to było. Tu wymieszanie, tu wyciągnięcie. Już mogę wyciągnąć nawet. No to już oblejemy sosem. Z puszki Rico Chills. Tak się ta puszka nazywa. Papryczki chili tam nawet nie widać. W tym sosie. Zanim odbiorę zamówienie, poczekam aż tam makarony się nagotują. Żeby je wyciągnąć i teraz mogę przyjąć zamówienie od Rity. U niej już będę zbierał na brązowy, nie na brązowy, na srebrny medalik.
niteczki. Papryczki mamy, teraz tutaj to wyciągamy. Pieczareczka raz, pieczareczka dwa, kulka mięsna raz, kulka mięsna dwa. Trochę poza sosem, ale chyba nie będzie na to nikt zwracać uwagi. Poza klientem w grze oczywiście. Trochę lepiej rozlane. Teraz tylko pieczareczki. Za chwilę będzie mieszanie makaronów. Więc od razu tu poczekam. Wymieszamy, wyciągniemy makarony. Pierwsze zamówienie już może wyjść. Za chwilę będziemy mogło wyjść drugie, więc tutaj już next. Włożymy chlebek, oblejemy sosem, za chwilę chyba będzie można makarony wyciągnąć z garnka. Szybko leci teraz. Przyspieszymy, żeby teraz czasu nie tracić. Tu woda wyleci, a ja zbiorę zamówienie. Hopo tym razem przy stoliku siedzi. Chcę muszelki. Dobrze, będą muszelki. I jeszcze jeden klient. Dobrze. Za chwilę przyjmę zamówienie, tylko najpierw skończę tutaj. Wydam zamówienie i wtedy pójdę po kolejne. To szybko nie będzie jeszcze zagotowane, więc Riko. No dobrze, 90%. Nie, to tu. Okej. Queen. Nie Queen, czyli królowa, tylko imię Queen, które nie wiem co oznacza. O, może też nic nie oznaczać przecież, tak? Ta gra może mieć takie... Tutaj to zamówienie. Imiona niektóre są nic nieznaczące. Jak nawet jak mają angielską nazwę. I jeszcze 6 pieczareczek trzeba jej nałożyć. Najpierw jednak wydam to trzecie zamówienie w końcu. Alan. Zadowolony. Widać, że masz dziurę w zębach. Tutaj przygotuję już to. To wyciągniemy i teraz na czwarte zamówienie. Teraz już wszyscy chcą tylko taki bochenek chleba. Teraz tylko pieczarki dobrze rozłożyć. 6 pieczarek trochę nie jest łatwe. Tu. Jak to było? Tu. Tu. Tu, tu i tam jedna. Po drugiej stronie, tutaj chyba tak to się układało. Już tutaj sosem obleję i później będę robił dalej. I 4 kulki mięsne. Dla mnie to nie były kulki, nie są kulkami mięsnymi, ale gra nazywa kulki mięsne. Skoro gra nazywa to kulkami mięsnymi, to ja też będę nazywać to kulkami mięsnymi. To w końcu wydam. Rita, co powiesz? Wyserwowałem 30 zamówień z parmezanowego sera. Z parmezanowym serem. To się nazywa, to jest ser parmezanowy. Parmezan. Jest taka pizza, 4 sery i tam jest parmezan. Ok.
Okej, zamówienie. Nie wsadziłem nitek, serio? Wow. Świetnie. Dobrze, że mam to stanowisko do przyspieszania, bo mi to jakoś grę przyspieszy. Hopę. I zobaczymy, czy Queen mi da tyle, ile chce. W sumie da, bo przecież mam tutaj. Totalnie źle zamówienie pomyliłem. Dałem zamówienie poprzedniego, ale tak to jest, jak się kładzie zamówienie i później zapominasz, że je położyłeś. Ojej. To już lepiej mogłem robić. Dopiero jak już dałem zamówienie, zauważyłem, że przecież ona nie chciała kulek mięsnych. Czy ja wszystkich klientów Closer już zawiodłem? Chyba nie, jeszcze jest kilku, których dobrze zamówienie wydałem. Okej. Okay. Sobie poszukamy Joja za drzwiami. Tutaj idzie tu. Tutaj, proszę. Te oczka mi się nie zmieszały. Jojo Beret. Jeszcze sobie poszukamy klienta. Deanu teraz. Peggy, Jojo i Grimmy. I teraz już mi się oczy pomyliły. Który? Widzicie? Trafiłem tym razem. Kolor na ścianę zdobyty i teraz już koniec. Jeszcze jeden dzień chcę zrobić, więc trzeba się troszeczkę streszczać z tym. Tutaj pomalujemy ścianę, żeby mi się nie świeciło. Kokosowy hełm. Tutaj, żeby wszyscy byli ładnie podobnie ubrani. Tutaj na F-kę. Nie, tu nie ma F-ki. F-ka była... Nie tu. Tu była F-ka, nie? Tak, tu była F-ka. I to jej zestawię. Więc wchodzimy do kolejnego dnia. Spróbujemy nie pomylić zamówień i dobrze zbudować spaghetti. Dwunasty dzień już. Enjoy. Mogłem cofnąć zamówienia dla Queen, ponieważ już zdążyłem je wydać. Dopiero jak wydałem, to widziałem, zobaczyłem, że wydałem jej to, czego nie chciałem. W tej kategorii wszystko jest zrobione źle. W pozostałych trzech było dobrze, a tutaj nic nie było tak, jak chciałem. Akari. Ze sztućcami Akari przy stole czeka. Mieszamy. Kolejny klient, Shannon. Fotografem jesteś. Nie zauważyłem wcześniej u ciebie tego aparatu. Tutaj.
Tutaj będzie szybsze mieszanie niż wyciągnięcie muszelek. Powolutku, powolutku wyrzucimy te wody. I teraz lecimy. A jak wydawałem to zamówienie od Queen, byłem taki szczęśliwy, że widzę, że zrobiłem zamówienie. A później się okazuje, że to nie było zamówienie do niej, tylko to było zamówienie do poprzedniego klienta. Pomijając makaron, który był inny. Wszystko było dobrze. A się później okazało, że to nie było takie proste, bo błędy można porobić. To zamówienie zaraz wyciągnę, które tutaj klient mi przyniósł. Mart jeszcze telefonem się tam bawił. Spaghetti chcesz? A nie, bo to są gniazdka. Ja to gniazdkami nazywam. Zamówienie numer 1. Wydajemy. Ninjoy. Twoje pierwsze zamówienie. 6% zabudowę zabrałaś. Mało sosu chyba jest. I oblejemy tym sosikiem. Nawet jeśli za talerz wyleciało, to jest dużo sosu. Tutaj jeszcze te kawałki. Nie wiem, czego to są kawałki. Okej, to tutaj już przygotuję kolejne zamówienie. Postaram się przy wydawaniu zamówień nie zwrócić uwagę, co ja wydaję. Wydajemy. Dobrze. Akari zadowolony. Poczekajcie, klienci. Najpierw trzeba tutaj makarony wyciągnąć z garnka. I teraz mogę podejść po zamówienie od Rika i zamówienie od pani Scotton. Krystal. Krystal. Zacznę od twojego. Mogę to wyciągnąć. To jest zamówienie dla nitek. Gniazdka to są, ale dobra. Nitki, gniazdka czy spaghetti. Bardziej to są... Nie, to spaghetti będzie. Bo są długie kawałki makaronu. To będzie spaghetti. Uzupełnić i teraz tutaj jest wszystko. Kliknąłem poza ekran i mi się pojawiło to, co nie powinno się pojawić na ekranie nagrania. A ja wyciągam ten. Zaglądam, czy mogę wyciągnąć makarony. Widzę, że mogę. Tutaj sobie przyspieszymy. Dwa idealnie stanowiska się wyliczyły. Tutaj to szybko wydam. Shannon. Trochę poczekałeś, ale zadowolony jesteś. Tutaj makarony te. W tej kolejności.
zamówienie dla Krystal, tym razem już nie pomylę zamówień. Ale wiecie, człowiek się uczy na błędach, tak. Marty. Wszyscy zadowoleni. To już ostatni dzień w tym odcinku. To są te... Świderki. Bardziej rozciągnięte niż u nas w rzeczywistości. I już widzę, że nie pomylę zamówień, bo tu jest ser, a tam były pieczarki. Ale tu i tu jest sos, czyli czyli z puszki. Krystal, co powiesz? 4% do perfekt. No dobrze. Tutaj sobie przyspieszymy. I w tym dniu nie było żadnego błędu. Więc wszystko w tym odcinku. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Możecie dać na koniec odcinka. Jeszcze zobaczę, czy mogę coś sobie w sklepie kupić. I zrobimy show, które nam się trafi. Czyli jump, rank. Czy będzie 8 rank? Jest. Paper picker. Dzień 47 do następnego. Jeszcze tutaj tylko burger zille sobie stworzymy. Serek, sałata, pieczona cebula, serek, sałata, serek, ogórek, sałata, sałata, serek. Zauważyłem, że tam są trzy próby na trzy razy mogę zrzucić składnik, ale jeszcze ani razu tego nie dokonałem. Tutaj jeszcze czapeczka z piorunkiem. Czy ona będzie się nadawać? Nie. Ta jest dobra, z kokosem na głowie. A tobie mogę dać pioruneczek. Tutaj jeszcze sobie skupimy, chociaż nie będę nic kupował. Pozbiera na to stanowisko za 300. Chociaż wiecie co, mogę sobie tutaj pokupować coś. Spodnie z łańcuch? Nie, to jest pasek z łańcuchem. I tu jeszcze czapeczka z kominem, że tak powiem. Bluzka z papryczką chili. Jutro będzie wypłata. Może coś kupię. Właśnie, mogę oglądać pod ten okres, jaki jest. Fortnite, czy jest coś pod F-ki? Jest pod F-ka coś. Są opony, są tutaj. Kupię to. I teraz tylko udekorujemy. Więc wszystko co mówiłem, łapki w górę, komentarze, subskrypcje i do następnego odcinka. Cześć!